Marcin Babkiewicz, wójt gminy Sosnówka. Dzień dobry, panie wójcie. Spotykamy się na terenie wsi Motwica, która to wieś w tym roku będzie wielkim placem budowy. Motwica i sąsiednie miejscowości. Przy jakiej tablicy stoimy i przy jakiej drodze stoimy? Dzień dobry. Mam nadzieję, że uda mi się zrealizować wszystkie pomysły i to będzie jeszcze większy plac budowy niż w tym momencie nam się wydaje, ale o tym później. Stoimy na końcu miejscowości Motwica przy końcu asfaltu. Przy końcu asfaltu na drodze powiatowej łączącej, w skrócie mówiąc, Motwicę z Szczeputką. Za nami, jak już widać, nie ma drzew, zostały wycięte. Widać jakieś kable leżące, czyli powoli inwestycja rusza. W tym roku chcemy ją skończyć. I tak, jest to moim skromnym zdaniem najważniejsza inwestycja tutaj dla tego terenu, bo łącząca dwie miejscowości. Skromny nie będę, ale powiem, że jestem z tego, co zdążyłem się zorientować i tak jak mówią wszyscy mieszkańcy, czwartym wójtem, który przymierzał się do tej drogi i pierwszym, któremu da się to zrealizować, z czego jestem naprawdę dumny, bo uważam, że ta droga jest naprawdę potrzebna. Była to czarna plama na terenie gminy, ze względu na to, że mniej więcej znajdujemy się na środku gminy. Więc uważam... Zdecydowało, że... Oczywiście. To zdecydowało, jak również rozmowy z mieszkańcami też zdecydowały, że już czas najwyższy tą drogę zrobić. Teraz odrobina historii, jeśli chodzi o tą drogę, bo tak jak wspomniałem, jestem już kolejnym wójtem, który się do tego przymierzał, natomiast nie oszukujmy się, nie jest to tylko i wyłącznie mój sukces i bez współpracy z radnymi powiatowymi, gdzie tutaj naprawdę duży wkład miał Tomek Andrejuk, gdzie duży wkład też Mateusz Majewski, Marek Sulima, z którymi na początku rozmawialiśmy. Kolejnym krokiem, który zrobiliśmy, była rozmowa z panią dyrektor Krystyną Beń, która również, jak przedstawiliśmy jej nasz pomysł, przychylnie na to spojrzała i zapewniła o swojej pomocy, z czego korzystaliśmy. I Mariusz Filipiuk, starosta bialski, człowiek, który postawił przysłowiową kropkę nad i, bo również do niego dotarliśmy, też się do tego przychylił, też uznał, że tak, trzeba to zrobić, działamy. Działaliśmy. Efekty są na chwilę obecną takie, jakie widać. Początek inwestycji. Mam nadzieję, że następnym razem, jak się spotkamy, to już nie na stojąco przy tablicy. Zresztą inwestycja za 5 milionów to też nie są małe środki. Współfinansowana, ale to też trzeba przyznać, że 5 milionów jest to połowa budżetu gminy Sosnówka, więc no to jest naprawdę duża inwestycja, a następnym razem mam nadzieję, że już będziemy mogli kroczyć dumnie po asfalcie i wtedy rozmawiać i opisywać piękne widoki krajobrazów gminy Sosnówka tutaj w okolicy, krocząc po pięknym, nowym, równym asfalcie. Terminy. Koniec lutego rozpoczynamy. Zresztą prace pierwsze, te wycięcia jeszcze na ten rok, bo 2021, a kiedy właśnie ten asfalt? Biorąc pod uwagę obecną sytuację, perypetie covidowe i tak dalej, nie chciałbym wstrzelać się w konkretną datę, natomiast może ujmę to tak. Rok 2022 będzie rokiem wieńczącym tą inwestycję, a przy okazji muszę to powiedzieć, mam nadzieję, że też będzie początkiem kolejnej inwestycji, no bo skoro już robimy tutaj taki piękny kawałek drogi, postanowiłem wykonać jeszcze remont drogi powiatowej, też wspólnie z powiatem, na odcinku od Romanowa przez Szczeputkę, pomijamy fragment budowany, przez Motwicę do Rozwadówki. Zaczepiliśmy ten temat i teraz przypomnę to, co powiedziałem kiedyś na drodze w przechodzie. Nie wiem, czy pan redaktor o tym pamięta. Ja piszę książkę. Za każdym razem mówimy już o zapisanej kartce i zaczynamy mówić o kolejnych stronach.
Więc na tym ten temat bym skończył. Nowa strona zaczyna się pisać. Kolejne spotkanie. Będziemy pisać dalej tą książkę. Znajdujemy się w miejscowości Czeputka, a dokładnie znajdujemy się z tego powodu, iż rozpoczęły się prace drogi, która będzie biegła z tego miejsca, z miejscowości Czeputka w stronę Motwicy. Jest to odległość około ponad 2 km 2400. Droga powiatowa z wykorzystaniem środków zewnętrznych oraz partycypacją pana wójta gminy Sosnówka Marcina Babkiewicza. Program dróg samorządowych. Partycypacja w kosztach. Strona rządowa 50%, strona powiatowa 25% i strona gminy 25%. Kwota całkowita projektu jest 5 milionów z dofinansowaniem 50%owym, około 2,5 miliona złotych. Z tego miejsca chciałem podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w tym projekcie, że ta droga mogła powstać, bo od samego początku do wbicia łopaty jest dużo pracy do wykonania i tu trzeba się pochylić nad tym, że spotkaliśmy się z panem wójtem około 2 lat temu. Pojechaliśmy do pana starosty, przekonaliśmy go o celowości budowy tej drogi. Byliśmy także u pani Krystyny Beń, pani dyrektor zarządu dróg powiatowych. Pozytywnie się wypowiedziała Komisja Rolnictwa i Infrastruktury na czele z panem przewodniczącym Markiem Sulimo. Chciałbym z tego miejsca podziękować dla pana starosty, dla całego zarządu powiatu, radnym powiatowym, wszystkim, dla pana wójta oraz dla strony rządowej, którego przedstawicielem jest tutaj na naszym terenie pan wojewoda. Droga, którą pan opisywał, czyli Czeputka, Motwica, jednocześnie stanowi obwodnicę taką nawet, powiedzmy sobie, w gminie Sosnówka. Duży skrót pomiędzy jedną i drugą miejscowością, ale również obwodnicę gminy Sosnówka. A również i warto zauważyć to, że jest to 2,5 km z tych naszych dróg powiatowych, które jeszcze są drogami gruntowymi, a w tym momencie na tej drodze następuje gruntowna jej przebudowa i budowa. Tak jest, jest to droga budowana od podstaw, bo jest to droga gruntowa, nie będzie tu żadnej nakładki ani remontu, tylko będzie budowa od podstaw. Jest ta droga jest olbrzymim skrótem między miejscowością Romanów a Motwicą.